Witam was serdecznie. Dobrze. Idziemy za Kairomec. Gwella Glan. Gwella Lan. Ciebie weźmiemy. Cholera, ja to w ogóle już nic nie pamiętam. Dziki Gon. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... No to przypatrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Kto? Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. Nie pośpiesz się. To trucizna. Spadłem. Cholerne teleporty. Ciekawe, gdzie Kejra. Co tu zostałem? Za szybko przekliknąłem. Spodnie. O wiele lepsze spodnie. Dajemy. Utopiec. Oj. Oj, ja was nie widzę. Nara. Dobra. To jest ciemno. O, trochę lepiej widzimy. Ale co tutaj po prawej było? Nic. Fajar. Art. O! Black. Jeden. Okej. Dobrze idziemy. A nie mamy. Topiec. Oj. 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 Dobra. Mmm.
to chyba spadłem, nie? On mnie goni? Nic mu to nie zrobiło. Keira? Tamtym chyba przyszliśmy. Kopiec? Zaćmy szczurę! No użyj znaku albo pytajmy czegokolwiek! Uspokój się, to tylko szczury. Ja nienawidzę tych... Nie mam pytań. Kurde! O, mamy. Oj. Ochyda! Gdzie oni? Skąd oni są? Znisz norę. A gdzie jest ta druga? Tu? Tak, tu, okej. Okay. Mamy. Aż tak się boisz szczurów? Mogłeś się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. Idziemy. Może jednak damy radę dotrzeć do tego elfiego maga przed nimi. Ale czego chce od niego Dziki Gon? Jeżeli ten elf rzeczywiście ma jakieś informacje o Ciri, albo jeżeli próbowała do niego dotrzeć i wytropili ją... No dobrze, ruszajmy. Może trafimy na jakieś ślady tego elfa. Wcale nie jest powiedziane, że Dziki Gon idzie właściwą drogą. Gwella Glan! Gwella Glan! Siema. To on! Ten elf! Co to było? Iluzja? Nie. Projekcje morfotyczne. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście, elfy tak nazwałyby Ciri. Ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. Zobaczymy! To wygląda jak stary Elfi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Ciekawe, kiedy to było. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią.
Vesemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu wypróbował je na tych grzybach. Kiepski pomysł. I co? Przeżył. A na młodych wiedźminach rany goją się szybko. Tutaj jakiś problem. To już tak ładnie nie wygląda. Jaskółka! Czyli dobrze idziemy. A? W tych oparach nie będziemy walczyć. Patrz, to wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Potwora morskiego? Nie, Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Vellagnan. Wizerunek myśliwskiego psa. Nie ma nic wspólnego z Kelpi. Ciekawe, o co tu chodzi. Wyglądają... Musisz zawsze wszystkiego dotykać? Co to było? Geralt, wszystko w porządku? Nie. Powiedzmy. Morski potwór. Wygląda trochę jak Kejran. Geralt, co to jest? Jore. Oj. De. Myślisz, że to taka psychologiczna gierka? Wiesz, czy jesteś w stanie pokazać samego siebie? A może ta widma też myślał, że to one są prawdziwe? Okej, mam ciebie. Ja tam nie mam wątpliwości, że to was jest prawdziwa. Mamy was. Dawno temu jeden Doppler zmienił się we mnie na próbę. No i co? Nie spodobało mi się. Dopplery są poczciwe z natury. Weź się z koniem. Mieliśmy psa. O ciebie nie. No to nie idź, zobaczymy ciebie jeszcze. Tam na dole coś jest. Rysunek konia. To pewnie wskazówka dla Ciri. Okej. I do góry. Oj, 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 do góry, do góry. To jest. Okej, jesteśmy na górze. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt, nie wiem co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu. Dobrze. Zobacz, otwierają się. Chodź. Ja bym chciał jeszcze szybko do ekwipunku.
To mi daje na więcej, kurczak chyba, nie? 10, 15, 10, 10, 10, 15, 15, sopki kapkowe. A tutaj damy zamiast wodę. Albo ile daje wodę? 10. Dobrze, niech będzie. Chodźmy. Im szybciej stąd wyjdziemy, tym lepiej. To chyba jaskółka. Podziałało! Idziemy! To na pewno bezpieczne? Musi być, skoro elfi czarodziej przygotował to przejście. Gwella Glan! Strasznie tu spokojnie. Aż za spokojnie. Coś jakby cisza przed burzą. Golem! Mam złe przeczucia. Zilal nie rozpoznano. Intruzi. Zniszczy się. Damy Gwen. Wspaniale. Jednak mnie dorwał jeszcze. Nie? Nie? Jednak. Wziąć? Tak. Sobie poradzimy. I co? Następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Oh yeah! Jeden. Naga. No. Jeszcze jeden. Chodź. Okej. Ciebie. Weźmiemy wszystkich. Proszę. Dobrze, idę.
Dałem symbol jaskółki. Oj. Tam lepiej iść. Woda, Geralt? Bardzo orzeźwiająco. Żałuję, że się nie zdecydowałeś. Oj! Wspaniale. Pokaż co umiesz. Flaga. To tutaj nic. No wychodzimy. Oni do wody nie wejdą. Geralt, do góry. Re. I się zbugowała. Idźmy tutaj z powrotem. Tam na mnie czekają. O, dobrze, wyszedłem. Symbol jaskółki. Nie byliśmy? Tak, tutaj byliśmy. Tutaj był też szurę. Tutaj byliśmy i tam nic nie było. Bełty wybuchowe. O. Pełne życie. Chyba też już byliśmy.
Ta. Tutaj się otworzyły te drzwi. No to tylko te macki tam. Czyżby jednak faktycznie tu? Albo ja się w ogóle zagalopowałem. I nie tędy. Kurczę, zgubiłem się. Jak ja mogłem się zgubić? Kurczę, no. Nie wkurzające. Gdzie walczyłem z tym golemem? Golem. Dokładnie. I tu do góry. A ja się tam cofnęłem. I o to chodzi. Teraz jestem. W dobrym miejscu. To zależy od niej. Nie. Gargul. Okej. Gwen. O kurczę. Tutaj coś pilnował? Może jakaś skrzyneczka? Tak. Dobra. Tam jest telefon. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na... Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodźmy. Okej. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. I teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Bella Glan. To na pewno robota dzikiego gon. Skoro zniszczyli strażnika, to A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. Okej. Szanowni!
Ezaizer, Zabarduan, Nirin Yamar, Ram. Zauważył nas. Co to jest? Białe zimno. Przywołał je czarodziej Golu. Dasz radę zamknąć szczelinę, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonie nas kipielą Demet i Kres! Stań blisko mnie! Darian Anoy! Trzymaj się blisko! Okej, jestem blisko. Następne. Dobra. Okej, jedno mamy zamknięte. To będzie dłuższy odcinek. No bo się zgubiłem też. Bywa. Dobrze. Jeszcze tylko jedno. Chodźcie. Dobra. Nie do niego. Nie do niego. Dobrze. Zamknij to już. Udało mi się. Darian Anoy! Keira! Co się mamy. Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy.
jeśli nie dasz rady iść dalej. Ty nie możesz mnie teraz tu zostawić. Nie zostawiłbym cię. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. Zablokowali przejście. Może spróbuję. Ekwipunek. Nasze uszkodzone przedmioty zostanie naprawione. Narzędzia płatnerskie służą naprawy elementy pancerza. Oj, karamba. Aha, a ja nie mam w ogóle inną szablę. No to cóż. Zostaw to mnie. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. Dobrze, że przyszłam tu z tobą. Czeka na nas. Jesteś ziomkuś? Będziemy walczyć? Nie pamiętam. Pamiętam, że z golemem na pewno. Uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić! Tak, będziemy. Aj! Oj, 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 oj! Oj, karamba. Prawy mamy. Okej. Jeszcze jedna szczelina. Widzę. O! Ach, ten fotomot mnie wkurza. Dobra. Za każdym razem więcej obrażenia dostaję. Mam go. Niepotrzebnie. Teraz rozejrzyjmy się. Jestem. Jedną wiadomość.
Tylko wezmę od nich wszystko. Wow. Dobra walka. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Zirae, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z trzybuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Kejna, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajanie starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Okej, co teraz? Pierwsze ciebie. Panie lasu. Ciebie też weźmiemy. No. Tajemniczy mak zielarz. Tajemniczy mak zielarz. Jeszcze ciebie weźmiemy. Dziwny medalion drga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Nie, to już zrobimy wszystko w jednym odcinku. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Dzięki. Gorące powietrze podejść do niego, gdy znajdzie się blisko... Ja. Okej. Okay. Już nie ma iluzji. Proste, prawda? Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście.
Czujesz odlewę i jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Tak, pomogę. No to świetnie. Chodźmy. Gwella Glan. Na pewno coś tam znajdziemy. No okej. Okay. Ale my też na tym zakończymy ten odcinek, bo po macku już ogarnęliśmy. To trzymajcie się i do zobaczenia.